powiatowym zespole nr 3 w Oświęcimiu odbywają się warsztaty z komunikacji, na których uczniowie placówki poznają techniki i tajniki mowy ciała, pracy z kamerą oraz autoprezentacji. Pomysł się wziął stąd, że my tak strasznie dbamy o tych naszych uczniów i no nie ukrywamy tego, że naszym zadaniem jest przygotowanie ich do życia dorosłego. A pierwsze zadanie, jakie dostaną, no dostaną znalezienie pracy. I myślę, że właśnie takie warsztaty, czyli autoprezentacja, czyli promowanie samych siebie naprawdę im w tym pomoże. Bo co z tego, że my rozwijamy ich zainteresowania, wyposażamy ich w ogrom wiedzy i praktycznej, i teoretycznej, ale oni naprawdę muszą się umieć sprzedać. A mam nadzieję, że przy okazji nie tylko znajdą pracę, ale też zrobią kariery dzięki takim warsztatom. Uczniowie są naprawdę bardzo świadomi tego, co im się w życiu przyda i byli chętni jak najbardziej sami. No my musieliśmy przeprowadzić taką drobną selekcję, najpierw na pierwszy rzut, bo oczywiście mam nadzieję, że następne edycje też się odbędą tych warsztatów, na pierwszy rzut wzięliśmy tych uczniów, którzy się nam już pokazali. Pokazali się na jakichś uroczystościach szkolnych czy w kole teatralnym. I tych wzięliśmy za pierwszym razem. Zostało mi zaproponowane przyjście na te zajęcia i stwierdziłem, że miło by było poznać coś nowego i nauczyć się mówić na przykład do kamery. Odbywają się w zasadzie tak, jak myślałem, że się będą odbywać. To znaczy będziemy rozmawiać, będą zajęcia względnie praktyczne. No i odbieramy pozytywnie. Moim zdaniem atmosfera ta jest bardzo przyjazna i przyjemna. Wszystko odbywa się w gronie, wszystko odbywa się w sposób taki bezpośredni. Nie ma takich sztywnych reguł, tak jak jest to najczęściej w szkole. Każdy jest zwrócony do siebie twarzą, tak jak właśnie w tym okręgu, w jakim siedzimy. Nie jest bardzo przyjemnie. Już po pierwszych zajęciach uczniowie mieli nowe informacje na swój temat. W środowisku takim osób, których nie znam, to jestem raczej taka uległa, a jeżeli jest osoby na przykład z mojej rodziny albo zaufani, to dominujący. No póki co postawę swoją, że zachowuje się jak istota dominująca. To jak dobrze zrobić pierwsze wrażenie, jak zachowywać się wśród ludzi, których się nie zna, jak rozpoznać, czy dana osoba mówi prawdę, czy kłamie. Zajęcia prowadzone są przez redakcję telewizji TVK HD oraz dr Annę Matyję, socjologa i terapeutę dzieci i młodzieży. Mają swoją telewizję, są bardzo kreatywni i robią przecudne rzeczy. I oni sobie wymyślili, że ja się nadaję do tego, żeby robić ten warsztat. I oto teraz właśnie dzieje się ten fakt społeczny skądinąd. A czy to ma sens, czy nie ma, to wy to ocenicie. Ja wam bardzo dziękuję za to, że zechcieliście tutaj być. Mam z tego wielką frajdę. Wywiady do materiału zrobili uczestnicy warsztatów.